serdecznie, drodzy Państwo, jestem Pan Radowicz, to jest kolejny odcinek symulatora D-Rail Valley. Możemy się rozpędzić do prędkości 70 km na godzinę. A jednak już nie. Już 60. Ale będzie spadek zaraz, więc trzeba uważać. Weź ślizga. Dziesiąte, to znowu już jest ten podjazd. A i to właśnie mijamy. Mijamy GF, drodzy Państwo, GF jest po prawej, a my się wspinamy dalej i damy, a będzie się ślizgać dobrze. Tak, musimy lecieć na razie. I tak widzicie, jest 40. To taką prędkość sobie utrzymujemy. Temperatura nie pozwoli, nie? Nic innego. Górskie tereny malownicze, ale do jazdy ciężkie. Nie da się ukryć. To jest 30, no właśnie. Już będzie rozjazd. I pociągniemy w lewo. Podjazd.
jeszcze tego piachu. Widzicie, to jest pojabowanie. No dajesz, no, już jesteśmy prawie na szczycie. Dasz radę. Ja to tutaj jakbym się oparł, to bym zostawił wagony na tym torze, bym tak wrócił, bym się podpiął i tyle. A oby tak, prawda? Co w takiej sytuacji? Damy radę zrobić tak i odpali to to? Tak, jeszcze pojedzie. Musi wyluzować. Pojedzie. Ale jaja. Nie damy rady podjechać. Gdyby nie to, to byśmy sobie podjechali, nie? Co się wydarzyło? Trzeba wyczuć skład i tyle. Próbujemy. I na tyle by z tego wyszło. Super. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Dobra, mam plan. Jakim miejscu jesteśmy? Swoją drogą? Właśnie, gdzie F, to ja tu podjadę, tu się cofniemy, podjedziemy, ciągniemy, pojedziemy tutaj. Kurczę, jak to by to zrobić? O, tu jakoś by trzeba było na tej koniczynce. O, te wagony wyciągniemy tutaj. Co mi to da, bo ja tu się cofnę. Już tędy nie przejadę, będę tu musiał się wrócić i się cofnąć. To mi nic nie da, nie? Dajmy uczynić wagonów z jednej strony składu, a część z drugiej. A ja. Era to się narobiła. Inaczej tego kończę nie zrobię. No? Ale jaja. To jedziemy, tak? Cóż, trzeba próbować.
to będzie pod tą górę, czy już nie? Tej rozjazd, nie? Samą tą wstążkę. Okej. Zahamuj. Rzeczy to jeszcze chyba nikogo nie widzieliście, nie? Dobrze, chociaż przestało padać, nie? Górki, no całe szczęście, nie? Mówię, tylko 244 tony to to jest. Zapomniałem, że to włączyłem, czyli stara lokomotywa, nie? Dobra, jeszcze kawałek. No już tutaj dalej to bym nie podjechał, nie? No już byśmy nie dali rady pojechać. Ślizgość to one się lubi. Trzeba jej przyznać. No dobrze, tu wciągnęliśmy chyba ze 3, ile my tam mieliśmy. No 3 wciągnęli, a tam zostały 2. Może jakoś damy radę. To już trzeba na raz, bo inaczej to by było za dużo tych kombinacji. Tak stromo jest tutaj. Dojaj.
To będzie dobrym prawdem. Otwórz ten przepływ. Ciup. To już się zaczyna robić bardziej chyba płaska, nie? Rzeczy to dawno nie było nigdzie chyba w polskim YouTubie, naprawdę. Trzeba się trochę napocić, ale może się uda. Miejmy taką nadzieję. Gdyby nie to, że nam wywaliło ten bezpiecznik, pewnie byśmy jakoś dojechali, nie może. By się do trzeba. Normalnie to by nam już tu musieli przysyłać jakąś lokomotywę dodatkową, nie wiadomo co, nie? W prawdziwym życiu. Tutaj trzeba sobie radzić, bo tutaj niestety nic nie przyśle. Wiadomo, że taka opcja istnieje. Szybko i mieliśmy już kończyć, a to co? Ale czy nam się uda, drodzy Państwo, to zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I na razie, cześć, pa, pa.